W dzisiejszym odcinku będziemy mogli używać tylko i wyłącznie nowego przedmiotu. Czy uda nam się wygrać? Oglądajcie do samego końca. Pomysł na ten challenge jest bardzo prosty. Lecimy dokładnie tutaj na tą górkę i z niebieskich skrzynek powinny nam wylecieć nowe bronie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Lub też znajdziemy być może je od razu. O, w sumie ja już mam pierwszą szarą. Ja jeszcze nie doleciałam i ja w ogóle pierwszy raz będę widziała nową broń, także mocno trzymajcie kciuki, żeby nam się udało za pierwszym podejściem. Także Ewela, mi się udało to znaleźć i dzisiaj zrobimy sobie coś takiego, że postaramy się znaleźć wszystkie 5, żeby je ulepszyć do Rainbow Challenge. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to się uda. No, ale oczywiście 10 broni nie będziemy musieli mieć, a tylko i wyłącznie 5 razem. Tylko ja mam właśnie tu ziomeczka Ewela, ja bym mógł go porobić już na samym wstępie i robię to. Dobra, robię, bo ja nie mam matów jak coś. Jezu, czekaj. Dobra, leżą. Ja zbieram tutaj sobie broń. Nie bronię, tylko macy, leczenie i szukam nowej broni. Ale nie mam na razie nic. Ja mam miecz. Nie wiem, czy on mi się przyda. Czy ja w ogóle go mogę mieć, widzowie? Wy mi napiszcie, ale już mamy pierwszego fraga z tej nowej broni. Ewela, ta broń działa w ogóle tak, że im dłużej trzymamy, tym więcej kulek się to jakby nam wypuści później. Także jeśli będziesz miała amunicję do tego, do pistoletu, to daj znaka. Dobra, a otwórz tutaj. Już tam idę, Ewela, do ciebie. Otworzymy sobie właśnie teraz safe, także chodź, Ewela. Ja będę w razie butym walczyć. Właśnie, ja ci mogę dać miecz, ale nie używaj go, tylko to jakby blokuj strzały. W razie czego jakbyś nie miała już co zrobić. Także nie będziemy tym uderzać, a będziemy, wiecie, bronić się. Mam potki małe, także możemy sobie użyć. Ja też mam. Otwieram skrzynkę i nie mam tutaj nic. Otwieram drugą i mam fioletową. Nice, dobra. Ja mam nadzieję, że tu będzie amunicja. No to ty sobie weź tą fioletową, weź sobie fioletową brońkę i zobacz, jak to w ogóle działa, bo to nie jest proste. Musisz przytrzymać, trzymać lewy guzik i dopiero później wypuszczasz. Pamiętaj o tym. Dobrze, za chwilę tutaj sprawdzę. Tylko wyjdziemy sobie na zewnątrz, albo dobra, w środku w sumie. To jest bardzo ciężkie, także musisz uważać. Ewela, chodź za mną teraz, bo ja mam plan taki, że polecimy sobie na ślurpownicę, żebyśmy mieli się czym leczyć. I tu chyba gdzieś mamy gości, także musimy na nich uważać. I ten miecz możesz już wyrzucić, jak masz się czym bić, także... Albo nie wyrzucaj go, wsadzimy go do namiotu. Ja miałam 40... Tu jest w ogóle statek, zobacz. Czyli tu prawdopodobnie... Ale dobra, chodźmy tutaj, przejdźmy. Być może nikogo tutaj nie było. A jeśli tu nikogo nie było, to znaczy, że być może będziemy mieli kolejną taką brońkę. Brakuje nam jeszcze 3, także no mam nadzieję, że... Ej, mam fioletową kolejną, także jest bardzo dobrze. Bardzo dużo tego leci, także no jest naprawdę git. Ja w ogóle proponowałabym zbierać dużo maców, bo ja raz uderzyłam i mam połowę mniej. Nie maców, tylko amunicji, mam połowę mniej. Miałam 40, a on 28, także dużo strasznie amo na tym schodzi. Ja otwieram zrzucik, trzymajcie kciuki, czy coś tu mamy? No mamy beczkę. Ewela, chodź do mnie na beczki, otworzymy sobie je. Ja za... za co tutaj? Za 3 apteczki na razie. Wyrzucam i będziemy mieli harpun do leczenia, chociaż... Ej, fortaport mamy, Ewela. Dobra, biorę fortaporta jednak. A teraz rozwal sobie beczki, bo ja już mam. Aha, ty już masz, także dobra, to ja sobie rozwalę w takim razie beczki. Zbieraj maców pełno, ile tylko się da. Mam coś fajnego, Rafał, znalazłam wyrwę, także będziemy mogli zwiewać w razie W, więc wyrzuciłam ten miecz i zabrałam wyrwę. Także ekwipunek mamy coraz to lepszy. Ja sobie jeszcze może ten masz... Ej, kiedyś ten maszt w ogóle dawał więcej. A nie, jednak daje dużo. Dobra, patrzcie się, ile ten masz. 85. Ej, ja mam w ogóle tylko 28 amunicji do tej nowej broni, więc bardzo malutko. Jeden strzał i po amo, także mam nadzieję, że stąd mi wyleci. No i wyleciało, dobra. A ty ile masz amo? Ja mam 160 i Ewela, ja tutaj jeszcze oznaczę gości, bo chyba będziemy mogli to zrobić, dokładnie. I jeszcze zrobię jedną rzecz. Ulepszę na złoto moją fioletową broń, więc będzie nam brakowało niebieskiej tej broni oraz zielonej. Wow, a idziemy po ten? Po bandażownica? Po ślubownica? Tak, idziemy, żebyśmy mogli właśnie sobie jeszcze czegoś poszukać na spokojnie. Także ja kupię, kupimy tylko jedną, dobra? Dobra, ja mam 2 apteczki, mam potki, także jak coś, to coś tutaj mam. Żeby on nie padł, także szybko. Dobra, także ja kupuję od niego jedną ślurpownicę. I Ewelcia, tutaj masz fortaport, weź, bo to będzie ważne, to będzie naprawdę ważne. To wzięłam za dużą potkę, albo w sumie za 2 apteczki wzięłam. Okej, okay, no mamy, wiesz, mamy leczenie w postaci bandażownicy, w sensie ślurpownicy. Też mi się to myli zawsze i myślę, że to jest bandażownica, a to ślurpownica. Dobra, chodźmy już powoli. A, o, tu jest dużo amunicji, także to też sobie zabierzmy. Ile masz maców? Bo ja mam tak 600... 800 matów.
Ja mam maców, policzmy 250, coś takiego. Trzymaj tutaj mięso, zjedz sobie to mięso i musimy naprawdę się ruszyć, bo ej, ale mamy daleko do stref. Ja w ogóle mam mityczne drzewko tutaj, tylko nie wiem, czy mi wyleci to mityczne SMG z tego. Tego jestem trochę ciekaw, no sprawdźmy to. Ej, ja mam wyrwę, możemy wyrwą lecieć jak chcesz. Wiesz co, to może być dobra decyzja teraz, chociaż zobaczymy, gdzie będzie kolejna strefa. Poczekajmy jeszcze. Ostrężynki tu są. No to zjedz sobie, ja lecę szukać samochodu. Dobra. Chociaż chyba go nie znajdę, tak szczerze. Musimy pamiętać o tym, żeby zbierać matcy po drodze, bo ja naprawdę tych matców mi może później braknąć, a z tymi brońkami, które teraz mam aktualnie, no to może być naprawdę lipa. Dobrze, że mamy te dwa Forda porty, te co znalazłeś, i w ogóle mi się przypomina taki stary Fortnite, właśnie jak są te Forda porty, nie? No ten loot pool jest na pewno ciekawszy. Dobra, Ewela, odpalaj, bo musimy lecieć do strefy, bo jesteśmy bardzo daleko. Łocie, panie. Ktoś tu Forda rozwalił. Znaczy, rozłożył. Właśnie oni mają tutaj dwa i ty, w sensie mieli, a my też mamy dwa. Lecimy sobie do strefy, patrz po drodze, czy nie ma gości. Mam tą nową broń tutaj. No to musisz zabrać ją, weź ją. To będzie nam brakowało jeszcze tylko i wyłącznie zielonej, lub też ulepszymy szarą na zieloną, a weźmiemy później szarą, znajdziemy, bo będzie łatwiej, no zobaczymy. Jest zielona chyba tu? No, chyba tak. Nie, to pompa. A, myślałem, że będziemy mieli wszystkie... No dobra, trudno. Rainbow Challenge. Nie czytam, gości nie ma, ale nie, to świetliki. Przed nami tutaj jest gościu, więc uważaj. W razie czego naładuj sobie ją i strzelaj do niego. Ej, ja się tak szczerze boję z tej broni strzelać, to będzie taka padaka. Ej, wchodzimy na niego, bo on jest chyba jeden. Naładuj i ja podjadę go. Chociaż nie, jest dwójka. Buduj, Ewela, buduj. Buduj. Ja musiałam się zastanowić, jak to się w ogóle ładuje, bo to trzeba lewym trzymać i prawym... Skomplikowane to jest. Nie, lewym trzymasz i po prostu puszczasz później. Ale żeby zbliżyć i żeby naładować, to musisz też prawym trzymać. Aha, no to tak, żeby zbliżyć i naładować, no to tak, no. To trzeba dwa na... No, to jest skomplikowane. Tu w ogóle jest ta nowa lokacja i tu mogą być potężne dymy, więc musimy uważać. O, dawaj go. Wow, ej, ba, jak obity, to... Obity bardzo. Widzę. Dobra, leży. Ej, ale ja w ogóle nie mogę wycelować z tego. Dobra, to było ryzykowne. Jest chyba Rafał niebieska, czy mi się... Zielona, czy mi się wydaje? Nie, nawalają się tam. Ej, jest, przy mnie! Pomóż! Dostał ode mnie znowu. Wow. To ja. Jest. Leży. Dobra, ej, ja się czuję, jakbym pierwszy raz grała w Fortnite'a, jakaś jestem mega zestresowana. I nie wiem, co się dzieje. Dobra. Ja ci powiem, co się dzieje. Tu masz zielony, zabierz to i spadamy stąd. Uciekaj. Ślizguj się do mnie. Jadę. Musimy uważać. Chodź, Ewela, totalnie, bo naprawdę oni mogą nas tu ładnie pojechać za chwilę. Tutaj mamy krzak, chodź do tego krzaka. Czy ty masz te trzy bronie? Tak. I są tu na prawo gdzieś goście. Trzy bronie, mam Forda porty dwa. Dobrze to w ogóle mówię? Chyba dobrze. I sześć potek. Ej, gość, za strefy. 28, bardzo dostał. Bardzo. Trzymam, czekam. Bardzo dostał. Uważaj w ogóle na tego typa. Dobra, chodź do mnie po prostu. Forda porty mam, mogę porzucić czy coś. No, tylko to na razie nic nie da. Wiesz co, chodźmy stąd, chodź, uciekamy. Ja w ogóle nie wiem, czuję się, jakbym zapomniała, jak się gra w Fortnite'a i jakoś, nie wiem, albo mam klawisze pozmieniane, albo nie wiem, o co chodzi. Uważaj, bo mogą tutaj być. Dobra, ja muszę, Rafał, amunicję zbierać. On mnie rozwalił. Dobra. O Jezus! Kurczę! To jest chyba ich dwójka, Rafał. Ja nie mogę ich trafić w ogóle. On jest za strefą cały czas. Za strefą cały czas. Snajpę ma. Dobra, ej, bardzo dostał. Ciężka ta broń jest. No trzeba się przyzwyczaić. O, ja cię kręcę. Nie mam już ammo, nie? Nie masz matsów.